Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Lucas i chciałem was zaprosić do kolejnego materiału z Dark Souls 3, odświeżona, zremasterowana seria. I jak widzicie, mam cały set tutaj misjonarki, udało się to zrobić, zresztą na strumyku, który odbył się, no w zasadzie wczoraj, ale dla mnie dzisiaj. No ale wiecie o co chodzi. Wiecie co, myślę, że będziemy sobie robić takie strumyki, dzięki którym będziemy sobie zbierać różne sety, które będą was interesowały i może ja jakieś takie, których nigdy nie zebrałem. Dodatkowo na tym strumyku, moi drodzy, udało się również zdobyć set robotnika z osady nieumarłych. Także wiecie co, wydaje się to dosyć interesujące. No i cóż, moi drodzy, wydaje mi się, że możemy działać. Tylko wiecie co, tak, żeby nosić ten set w pełni, w sensie, żeby mieć tutaj normalne role, no to musiałem zdjąć dwa pierścienie, mianowicie pierścień, tutaj sygnet błękitnego łzy kamienia, dosyć, no, istotny, ale no wiecie, a drugi pierścień to jest lewe oko Pontyfika, odnawia punkty życia wraz z każdym kolejnym atakiem, no i to wiecie, no tak wyszło średnio. Wiecie co, tak się zastanawiam, kurczę, mam tutaj, przy okazji trzeba fragment Estusa w końcu dać, tak a propos. Tutaj mam trochę tych odłamków tytanidu i nie wiem czy, chociaż chyba potrzeba 6 do ulepszenia na plus 3. Chyba tak. Dobra, wiecie co? Myślę, że nie ma co przedłużać i teraz możemy sobie ruszyć już do... A, jeszcze jedna rzecz. Tutaj była Sirris i właśnie na strumyku porozmawiałem sobie z nią. No, była na początku niechętna do współpracy i tak dalej, ale oczywiście to się z czasem zmieni. Dodatkowo wysłałem Greyrata na Shaber, na pierwszy Shaber, także wiecie o co chodzi. Przy okazji jeszcze pogadamy sobie tutaj z... The Undead Legion of Pharaon is a proszę bardzo. Sworn by Wolf's blood to contain the abyss. The Legion will bury a kingdom at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. Gaining admission to the Legion is a matter of some ceremony. Inside their keep, snuffing out the flames of three altars opens the door to the wolf blood. Even accursed undead want to believe they're special, it seems. I pity the sorry souls. Dobra, mamy tutaj kolejną wskazówkę, czy pierwszą wskazówkę od niego, chociaż w sumie nie, chyba kolejna, ale w każdym razie odnośnie tutaj Legionu Farona, ogólnie Legionu Nieumarłych. Dobra, tutaj się powtarza. Wiecie co, zobaczymy czy uda nam się zdobyć jakby kolejny poziom, nazwijmy to wtajemniczenia w mocy, no, mrocznego znaku, Dark Sign. Wiecie o co chodzi. A witam, jest, możemy wydobyć prawdziwy potencjał i damy sobie wigor, moi drodzy, damy sobie wigor, bo to jest no, istotne dla nas, szczególnie, że teraz może uda nam się jakiś pierścień założyć dodatkowy, w teorii możemy dać to lewe oko Pontyfika, no tutaj tak nie bardzo, dobra, damy to lewe oko Pontyfika, bo i tak na razie nie ma jakby innego pierścienia, który mógłby być... użyteczny w tej chwili, bo możemy dać sobie tutaj krwawienie, możemy dać sobie ten pierścień ofiarny, ale nie oszukujmy się, no to za dużo nam to nie da, a my ruszamy do tej takiej krainy, gdzie jednak, no tam za dużo krwawienia nie ma, tam bardziej są takie potężne ciosy, nie? Zaraz, nie, tego nie mam, ale jeszcze bym zapomniał, tak, cały czas się kręcę, także pierwsze takie kilka minut będzie w kapliczce, no bo wiecie, wypadałoby kilka rzeczy omówić. Więc proszę bardzo, my sobie tutaj tylko wzmocnimy butelkę Estusa, proszę bardzo. Została ulepszona. I możemy ruszać, także ten odcinek spędzimy w secie misjonarki. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak będę sobie radził. Ta broń jest na pewno inna od tego co używam do tej pory. Mocno inna. Wiecie co, zaczniemy sobie jeszcze raz od fortecy w połowie drogi, bo ja ostatni materiał z... Dark Souls 3. No tak pod koniec już tak nie. Powiem wam szczerze, no tak jak wspomniałem wtedy, no trochę miałem z głosem nie tak, tym bardziej, że wróciłem z wesela. Ale wiecie, jeszcze byłem na tyle przytomny, że mogę tutaj nagrywać. Jednakże głos no troszeczkę mi no siadł, tak chcę tu dużo mówić. Siadł i tyle. Jak wygląda? A, dobra, w ten sposób. Jeśli chodzi o jedną dłoń oczywiście, a tak. Ta broń też ma o tyle fajną rzecz, że no spory zasięg tej broni jest, więc myślę, że możemy to spróbować wykorzystać. Chociaż z tym... A ciekawe czy da się sparować. Znaczy podejrzewam, że się da, tylko że oni mają no te spamerskie ataki strasznie, nie? No niestety. No strasznie spamerskie. Uwaga. O właśnie, te ich kurczę wbijanie się w człowieka. Chociaż człowiek to chyba trochę nad wyraz powiedziane, bo jesteśmy nieumarłym. Chociaż no nieumarłym musiał być człowiekiem. Chociaż my jesteśmy tutaj popiołem. Dosłownie popiołem. Dobra, tak powiedziałem, no chciałem tutaj przyjść dlatego, żeby już teraz na spokojnie sobie to miejsce eksplorować. Mamy co prawda mamy już ognisko dalej, ale tak powiedziałem, no nie ma sensu jakoś specjalnie to przeskakiwać. Wyzbierajmy co się da, więc tak chillaucik, takie wiecie, zbieranie wszystkiego. Wiecie o co chodzi, tym bardziej, że niestety tutaj będą moje ukochane kraby, chociaż podejrzewam, że nie tylko moje. Każdy, kto grał w Soulsy trójkę, ten doskonale zdaje sobie sprawę właśnie z istnienia tego typu przeciwników. Szczególnie kiedy tutaj dotarł, bo do tej pory było w sumie taki luzik, nie? Owszem, były czasami jakieś wyzwania, ale w sumie nieduże. Ty skubańcu. Jakieś takie nieduże, no takim największym wyzwaniem, no na pewno był przede wszystkim, największymi wyzwaniami były, no był boss, no ward, tak, no w sumie drzewiec, tak, drzewiec, ale to jest opcjonalny boss, ale no jakby nie zabicie go, to jest taka troszeczkę głupota. Drugi przypadek, no to taki no, dosyć poważne wyzwanie takie dla potencjalnego nowego gracza, no to na pewno był przepatrywacz. Przepatrywacz tutaj na wejście na ofiarną drogę. To też nie jest obowiązkowy przeciwnik, można co prawda uciec od niego, ale sobie nie polecam tego, bo wiecie, przełamywanie swoich słabości standardowo, standardowy tekst, jeśli chodzi o graczy Souls, nie? Ale coś tym jest, tak czy siak. Póki był taki chillaucik, tutaj już zaczyna się robić troszeczkę bardziej niebezpiecznie, ze względu chociażby na kraby, które no potrafią męczyć. Później pojawił się również NPC, tutaj Ogary Farona, dosyć wredne, trzeba przyznać. Ja gram teraz na offline, także nie boję się, że ktoś mnie zaatakuje, dlatego, że nie mogłem się połączyć z siecią po prostu Dark Souls. Próbowałem kilka razy, moje połączenie zatem jest dobre. Dlaczego tak się działo? Nie mam pojęcia. Ale wiecie co, to ma swoje plusy i minusy. No, plusami na pewno jest tak, że przynajmniej żaden gracz nas tutaj nie będzie męczył. A to miejsce jest, oła, jest o tyle wredne, że no tutaj mamy mnóstwo graczy z Przymierza Ogarów Farona, nie? I o ile ktoś nie jest specjalnie, wiecie, mocny w PvP, to tu się będzie męczył. Właśnie to też jest jeden z takich elementów, właśnie tej lokacji, że tu się pojawia takie pierwsze terytorium Przymierza i no bardzo często gracze się tutaj pojawiają, no i taka pierwsza konfrontacja z graczem, no nie musi być pierwsza, bo może na przykład spotkać gracza już na przykład w osadzie nieumarłych, tak, także no jest taka możliwość, aczkolwiek największą szansą na spotkanie gracza pierwszy raz jest właśnie to miejsce. To jest takie pierwsze miejsce, gdzie możemy no praktycznie na 100% spotkać właśnie gracza, który prawdopodobnie nas zabije, bo wiecie, nie gramy, nie walczyliśmy sobie jeszcze w PvP, więc trudno, żeby nagle stać się prosem, nie? W chwili, wiecie, trzymacie pada i od razu je lecimy, po prostu damy radę, nie? No nie, tak łatwo nie jest, tak prosto nie jest zazwyczaj. Dobra, udało się go zatrzymać, jego atak, ale nie udało się go załatwić. No i wiedziałem, no, nie lubię ich, naprawdę, bardzo ich nie lubię. Wielu przeciwników w Soulsach nie lubię, nawet nie to, że są źle zrealizowane, nie. Po prostu nie lubię. Wiecie co? Możemy pójść sobie tutaj i w sumie powoli kierować się na przykład w stronę tutaj kryształowego mędrca, albo ruszyć w to miejsce i już tu chyba będzie ogr. To będzie pierwszy ogr czerwonooki, wyjątkowo wredny sukin kot, trzeba przyznać. Swoją drogą, serio, jeden cios mocny, no za mało, żeby zabić takiego jednego na strzała. Trochę lipa, ale dobra, mamy tu ogra i będzie dosyć ciekawie, będzie naprawdę ciekawie. Jest już sobie tutaj. Szar i chodź tu. Dobra, sprowokujmy go. To chyba jeszcze w kącie drugi stał. Strasznie agresywny i mega. Ale widzę, że na krwawienie ma. Całkiem, jest całkiem podatny. Fajnie. Ta broń zadaje obrażenia od krwawienia. Nie są jakieś może ogromne, nie? Ale zawsze. I łup. Pięknie. Pięknie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Taka ciekawostka jeszcze, jeśli chodzi o strumyk, to na strumyku zginąłem 2 razy bodajże w farmie właśnie tutaj set misjonarki, głównie dlatego, że misjonarki mają takie strasznie wredne niektóre ataki i normalnie to wiecie, no niby nie ma jakiegoś wielkiego problemu, żeby ich rozwalić, nie? Ale tam gdzie ja farmiłem, właśnie taka misjonarka stała sobie na balkonie, nie? Stała na balkonie i to jest mega wredne miejsce do farmienia. Znaczy starałem się sprowokować misjonarkę, żeby po prostu zeszła na dół, dzięki czemu... O nie, o nie, o nie! Dobra. Żeby tylko nie dać się załatwić. Nie no, dam radę myślę, chociaż no... Może być różnie, może być różnie. Szczególnie, że do tej broni jestem jakoś specjalnie przyzwyczajony. Dobra, ładnie, mamy. Kapelusznika. Naśladowcę Logana. A przynajmniej kogoś jakby ze szkoły Logana, nie? W sensie tak to można nazwać. Cyk. Kostur heretyka, proszę bardzo, już sobie sprawdzamy opis. Kostur heretyka. Katalizator magii używany i dziedziczony od pokoleń przez heretyckich czarodziejów. Czarodziejstwo to logiczny model naukowy, a jego siła ściśle zależy od inteligencji użytkownika. Swoją drogą, kiedy grałem tutaj czarodziejką, to używałem właśnie tego kostura. I powiem wam, że było całkiem spoko, w sensie dobry był przez naprawdę długi czas. Potem wiadomo, no był lepszy. Był lepszy, ale nie narzekałem na niego. Chyba takim... Kurde. Chyba takim kosturem, który potem jakby zacząłem używać, no to był oczywiście później kostur Logana właśnie. Ale dopiero znaleziony w tutaj zbezczeszczonej stolicy, więc no kawałek drogi jeszcze, kawałek drogi. Zaraz, czy tutaj... Dobra, złapię go czy nie złapię? Dobra, udało się złapać. No co za... No jednak ta broń, no jej oczywiście wadą jest jej szybkość, nie? No to nie ma co ukrywać. Jak rąbnie, to zazwyczaj już nie ma co zbierać, no ale wrogowie mogą nas po... O kurde, fart. Naprawdę fart. Jak wrogowie nas zaczną dziabać, to zaczną nas dziabać tak konkretnie, nie? To dosyć irytujące jest na swój sposób. Wiecie co? Chyba zbliżamy się do naszej pary tutaj Ogarów Farona. Takich nazywam oczywiście para, no to żadna para z nich jest. Pierwszej ofiary przyda się. No i oni są dosyć wredni, dosyć mocno wredni, ale mają fajną broń. Mają bardzo fajną broń, szczególnie jeden ma. Zaraz, czy ja tu byłem? Tak, bo mamy tutaj trupy, więc musiałem tutaj być. Zaraz sobie oczywiście do tej pary pójdziemy. Spróbujemy sobie zawalczyć z Ogarami Farona, jak najbardziej. A czemu nie? A jakże? Tylko czy ja tu... Nie, no tak, tutaj mamy drogę oczywiście do kryształowego mędrca. Nie wiem, czy teraz jakby ruszać na niego. Nie mam pojęcia. Wiecie co, jeszcze na pewno odwiedzimy sobie tutaj nauczyciela od magii. Oczywiście on do nas przyłączyć się nie będzie chciał, no bo jesteśmy za głupi po prostu. Za głupi dla niego jesteśmy i po prostu on nas wyśmieje, ale wiecie, profilaktycznie, że on tutaj jest, bo szczerze, grając pierwszy raz, to tą ścieżkę totalnie przeoczyłem. Totalnie przeoczyłem, bo no wiecie, tak nie było to tak aż tak oczywiste, nie? No nie było to aż tak oczywiste, trzeba przyznać. Wiecie, teraz z perspektywy czasu wielu graczy, no to no jak, przecież to widać jak wół. No nie, niekoniecznie, niekoniecznie. This is my study that you've happened upon. If you haven't any business, I've reading to get back to. How intriguing. You'd better not. Sorcery is not for everyone, and should never be forced. You have your own methods. Sorcery need not be one of them. Don't let it bother you. Be on your way then. You're unkindled. Shouldn't you get back to your duty? Proszę bardzo, no nie ma sensu z nim gadać, on i tak nam nie pomoże. W sensie nie dołączy do nas. Ogólnie czarodzieje... O nie. W sumie nie to chciałem zrobić. Chciałem rzucać w nich ostrzem. No ale dobra, znaczy nożem. No ale no wyszło jak wyszło. Głupio wyszło, naprawdę głupio, bardzo głupio. Ale okej. Dobra, postaramy się jakoś tak, wiecie, pojedynczo, pojedynczo. Kurde. Dobra. Nie jest źle, ale zostały tylko 3 estusy na walkę z kryształowym mędrcem. I pamiętam na czarodziejce, jak ja się męczyłem na nim. O matko boska. Jeżeli chcecie to zobaczyć, to zapraszam na serię strumyków z Dark Souls 3 Czarodziejka. I powiem wam, że ten boss na czarodziejce sprawił mi ogromne trudności i... No, to nie było takie proste wygrać. To naprawdę nie było takie proste wygrać z nim, przynajmniej dla mnie. Słowo drogo, proszę bardzo, mamy tutaj symbol przyzwania Eygona z Carimu. To jest, no... No tak się dzieje, kiedy przyłączymy Irinę do nas. I on nam pomaga, dopóki będziemy jej sprzyjać. No i w sumie tak właśnie się dzieje. Wiecie co? Ja się napiję tutaj Zikbroja. Akurat jak znalazł. Słowo drogo, zobaczcie, jaki mam pasek odporności na ochłodzenie, nie? Zaraz zobaczymy. Na mróz, no całkiem nieźle, chociaż na krwotoki i truciznę więcej. I powiem wam, że to naprawdę niezła szata. Naprawdę niezła szata. Dobra, ale tak gadu. A ja sobie wezmę żywicę z ludzkiej sosny. No i jedziemy tutaj z kryształowym mędrcem, moi drodzy. Z pierwszym bossem w tej lokacji. O ta, on ma tutaj przecież ten swój kostur. Pięknie, jeszcze krwawienie weszło. Ja cię kręcę, no zobaczcie, co to się dzieje z nim. Co to się z nim dzieje, nie? Jak ja sobie przypomnę... Dobra, nie, ten fioletowy, fioletowy jest prawdziwy. Znaczy nie fioletowy, niebieski, zagadam. Nie, nie, nie ten. Kurczę, który? Jest, dobra, widzę go, widzę go. Także powinniśmy go zaraz dobić. A nie, też nie ten? A może faktycznie fioletowy, kurczę, bo już się pomyliłem. O nie, 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 nie. Ja się wolę uzdrowić. Na kim, ale na tym... Bo się nie chce zginąć i mamy go! Mamy kryształowego mędrca. Poszło na... A, zaraz! Dobra, syk. Dziedzic ognia zniszczony, dusza kryształowego mędrca, a my zyskujemy... Ile dusz, moi drodzy? Zyskujemy... 13200. Naprawdę bardzo fajna liczba. Bardzo fajna liczba. No, fakt, że mamy jeszcze pierścień tutaj chciwego węża, plus właśnie symbol chciwości, dzięki któremu możemy zyskać naprawdę bardzo fajnie wiele dusz. No, ale to już troszeczkę inna bajka, nie? Troszeczkę inna bajka. Dobra. Ognisko rozpalone. A ruszymy sobie do kapliczki, wiadomo, żeby tutaj rozdać te punkty. Powiem wam, że naprawdę fajnie, fajnie, nie? Jakby nigdy nie nabijał mu tutaj temu bossowi krwawienia, a jednak się dało, nie? Jednak się dało. Bardzo fajna sprawa. Dobra, przeczytajmy sobie oczywiście opis. Dusza kryształowego mędrca, jedna ze spaczonych dusz o wielkiej sile. Służy do zdobywania licznych dusz lub transpozycji uwalniającej jej prawdziwą moc. Bliźniacy kryształowi mędrcy byli niegdyś duchowymi przewodnikami uczonych z wielkich archiwów. póki jeden z nich nie sprzymierzył się z nieumarłym Legionem. No i dobra, bardzo fajnie. Wiecie co? Ulepszę sobie jeszcze tą buławę na +3. Możemy sobie jej poużywać. Powiem wam, że naprawdę mi się spodobała ta broń. Podobała mi się. Dobra, i cyk, na +3 i mamy, i więc już nie będziemy jej ulepszać, bo potrzebujemy dużego odłamka tytanidu. Mamy 193 obrażenia plus 58 ze skalowania, całkiem nieźle, myślę, że jak na początek. I teraz sobie oczywiście polewelujemy obowiązkowo i myślę, że będzie jakieś z 2 poziomy, więc damy sobie jedno w życie na pewno, żeby troszeczkę wiadomo mieć więcej tego zdrowia, a drugie w siłę, tylko w siłę. Drugie w siłę. Dobra, mamy to. No i co? Wracamy. Wracamy, ponieważ no pora zawalczyć sobie z ogarami Farona właśnie, nie? W sensie z tymi 2 typkami, którzy potrafią naprawdę mocno zdenerwować człowieka i potrafią naprawdę mocno uderzyć człowieka. Tutaj... który chce sobie swobodnie poeksplorować to miejsce. Co drogą mogę spróbować sparować jeszcze kryształowego mędrca. No nie wyszło. Myślę, że to... No teraz już raczej nie zrobimy. Może ewentualnie komuś pomóc. Także no zobaczymy. Dobra. I co my tu mamy? Zielony pąk. Miło. Jak najbardziej. Co drogą te małe gnoje też trzeba rozwalać. Trzeba rozwalać z jednego prostego powodu. One teraz są pasywne. Nie, w sumie tak sobie tylko chodzą, tam może nas skubną czy coś, nie? Ale kiedy przyjdą ich więksi bracia, no to wówczas ich odwaga, można powiedzieć, no rośnie strasznie. Dobra, a wracając, a inaczej, a jeśli mowa o wielkich braciach, no to proszę bardzo, mamy jednego wyjątkowo wrednego gnoja. Nienawidzę ich. Ale to nikt ich nienawidzi. Znaczy inaczej, nikt ich nie lubi. No chyba, że jacyś miłośniki krabów. Może tacy się znajdą. Kto wie. Ciekawe, czy u nich da się nabić na krwawienie. I dobijmy go. No, dobić nie, ale teraz możemy go dobić. Pięknie. Poszło bardzo sprawnie. Miło. No wiecie, całkiem sporo dusz dają, nie można powiedzieć. Jest to taki jeden z takich większych przeciwników, którzy się pojawiają. Ale to nie jest jakoś specjalnie gra warta świeczki. Przynajmniej moim zdaniem, wiecie? To zdecydowanie nie jest gra warta świeczki. Żeby na nich sobie farmić dusze. Nie wiem, czy coś z nich wypada. Przy okazji, proszę bardzo. Zbroja upadłego rycerza, hełm, rękawice i nogawice. Oczywiście sobie sprawdzamy to. Całkiem spoko set, powiem wam szczerze. Chociaż o dziwo o wiele słabszy od tego, co mamy. Zbroje zakonu upadłych rycerzy renegatów, wybitych bezlitośnie po ucieczce ze służby. Smętna szara płachta pokrywa twardy czarny metal, dający niezgorszą ochronę przed ogniem. Jeśli się przyjrzeć, można dostrzec stare, pełne majestatu złote zdobienia. Także tak to wygląda. A my sobie powalczymy teraz z ogarami Farona. Tylko tak powiedziałem, rozwalam te kraby, bo tak powiedziałem, no strasznie potrafią być wredne, no mega potrafią być wredne, szczególnie kiedy człowiek tak sobie, wiecie, chodzi, farmi, nie? Czy ogólnie chce sobie tak pochodzić, a one tak uwielbiają po prostu, uwielbiają tak wkładać ten przysłowiowy kij w szprychy i tyle. Przy okazji tutaj też będzie jeden przeciwnik, z tego co wiem, to będzie ogr i on jest tu, tak, widzicie, ogrze. I pięknie. Bardzo fajna broń. Ale wiecie, to jest nic. Zobaczymy. O, przy okazji pierwszy mędrca. Zobaczymy, moi drodzy, jak wpadnie nam w nasze dłonie. O, i szata czarodzieja, proszę bardzo. Nasze dłonie wielki miecz. Zaraz, co to było? A, pierścień mędrca. No to nie jest dla nas totalnie, bo skraca czas rzucania czarów. Pierścień podarowany nieumarłemu Legionowi Farona przez jednego z bliźniaczych kaznodziejów, znanych powszechnie jako kryształowi mędrcy. Skraca czas rzucania czarów. Czarodzieje stróżów otchłani Farona byli znani jako samotnicy wojownicy ograniczający użycie magii do najbardziej pragmatycznych zastosowań. Natomiast set czarodzieja, proszę bardzo, element stroju czarodzieja szkoły smoka Vanheim, długa szata w kolorze popiołu. Pod spodem widnieje granatowa czarodziejska kurta, standardowy akademicki strój. Więc w sumie można było to zdobyć bodajże, gdy wybieramy tutaj klasę czarodziejki, tak czy czarodzieja, to już w zależności jaką płeć wybierzecie. No ale dobra, my tak gadu-gadu, a pora sobie powalczyć z Ogrami Farona. Także zaraz sobie do nich dotrzemy, zaraz je weźmiemy. Dajcie znać, jakie jeszcze sety chcielibyście zobaczyć w serii, bo tutaj już nie będę mówił kto. Ciągle mi tutaj mówił o secie właśnie misjonarki. Powiem wam szczerze, że nie żałuję. Nie żałuję, bo wygląda naprawdę fajnie. Takie zdobienie na szyi przypomina troszeczkę grubych urzędników z Demon's Souls. Sama czapka taka trochę a la Bloodborne. W sumie takie jakby szata też. Tylko czemu jest taka gruba, to nie wiem. Ale okej, nie wnikajemy w to na razie. Pałka też taka trochę Bloodborne'owa, w sensie ta buława. Ale odnośnie buławy, no to właśnie... Hej kolego! Hej kolego! Sprowokujemy cię. Ej, całkiem nie do obrażenia. Zaraz, czy ten drugi przyjdzie? Zobaczymy, czy uda się sparować. O nie, to akurat atak z doskoku... O nie! Atak z doskoku na pewno nie da się sparować, to wam mogę od razu powiedzieć. Więc nawet nie próbujcie. To jest bardzo głupi pomysł. No chciałem go sparować, a to on mnie sparował, nie? Aha, atak specjalny użyjesz? Nie atak specjalny. A może? Dobra, zobaczymy. A widzisz! Trafiła kosa na kamień! Ale obrażenia też jakieś wybite nie są. O! Już myślałem, że sparuje, nie? I byłoby po mnie. Znaczy po mnie to może nie, ale sporo. O nie, kolego. Tak to nie będziemy się bawić. Dobra, mamy go. Mamy go. I 1650 dusz plus wielka pałka, ale wielką pałkę już chyba mam. Czy... zaraz, chyba mam. Duża pałka. A to była wielka pałka. Zaraz. Pałka, wzmocniona pałka, duża pałka. O, a nie, jest tu! Wielka pałka i duża pałka. Okej, dobra, to ma sens. Drewniana pałka strugana z gałęzi olbrzymiego drzewa. Solidna, wytrzymała broń i jej waga ułatwia przełamywanie osłon wroga. Nie trudno się dziwić. Naprawdę potężna broń. Szczególnie kiedy idziemy tak stricte po siłę, czyli tak jak my. Ale naszą bronią docelową jest oczywiście wielki miecz. A, już myślałem. Oho, dobra, specjalny atak. Pierwszy cios do nas należy tym razem. No chodź. O. Znaczy ten atak specjalny z tego co wiem da się tutaj sparować, ale... Trudno, w sensie... Nigdy nie próbowałem. O, dobra, wiecie co, chyba nie wiem czy jest sens próby. Ale wiecie, spróbujemy szybko, chociaż go raz sparować, nie? Bo... Kurde, ten... atak. No chodź, no. Albo nie, dobra, ja się jeszcze uzdrowię na wszelki wielki. No chodź. No kurde, zawsze muszę trafić na ten atak specjalny. O nie, dobra. Nie ma co tutaj sobie... Kurde. A mówiłem przed chwilką, że nie wolno... Znaczy nie da się sparować ataku z skoku, a to robię, nie? No kurde, co jest? O nie. Dobra, ostatni Estus. I ja już nie próbuję, bo w sumie prawdopodobnie już dawno bym go pokonał. A kurczę, próbowałem jak ten uparciuch. I mam za swoje, proszę bardzo. Mogę od razu go rozwalić normalnie. Go albo ją, bo w sumie ciężko powiedzieć. Wielki miecz Wygnańca. I to jest naprawdę bardzo solidna broń. Też pod siłę. Proszę bardzo. Splamiony krwią wielki miecz jednego z ogarów Farona, czuwających nad snem upadłych wojowników. Ostrze to było świadkiem wielu występków Wygnańca. By wznieść ten najcięższy z zagiętych wielkich mieczy potrzeba zaiste nadludzkiej siły. Umiejętność sieknięcie z obrotu, wbijasz się we wrogów zamaszystym obrotem, by wykonać potężny, wykorzystujący impet atak. Tak, zresztą on to już nie raz, nie dwa zaprezentował akurat na mojej postaci. Kiedy próbowałem to nieudolnie sparować. Tego z pałką udało się sparować, a No a tego z wielkim tutaj zakrzywionym mieczem nie bardzo. Kość wiodąca do domu przyda się, bo troszeczkę używam na strumykach. A tutaj, no tutaj dostać się nie dostaniemy. Oczywiście to nie jest wszystko, co ta lokacja ma do zaoferowania. Jeszcze będzie tego więcej. No ale tak troszeczkę zboczyliśmy z trasy. Dodaliśmy do tego walkę z bossem. Teraz jeszcze walka z ogarami Farona. Teraz mamy kolejne ognisko, także też bardzo ciekawie. No i dobra, wiecie co? Myślę, że teraz możemy sobie wrócić do kapliczki Zjednoczenia i po prostu zakończyć ten odcinek, tak? Mam nadzieję, że wam się podobał, nie? Zobaczymy, czy uda się jeszcze coś tam wyskrobać na poziom, ale chyba nic z tego. Znaczy mógłbym w teorii pochłonąć duszę, ale na przykład dusza kryształowego mędrca mi się przyda, bo można zrobić sobie z niego rapier. I ktoś może spytać, ale po cholerę ci ten rapier, nie? Przecież i tak nie będziesz mógł go używać, sensownie oczywiście. Zaraz wam powiem dlaczego. Jak widać, no on jest pod zręczność i pod magię. No bardziej pod magię, tak? No bo to jest rapier kryształowego mędrca. Używany przez kryształowych mędrców do samoobrony, obsiany kryształowym pyłem sztych. Kryształy wzmacniają magiczną wrażenia broni i zdolność odkrywania przedmiotów postaci. Właśnie po to jest im potrzebny ten rapier, co stanowi owoc wielu żywotów badających ten fenomen mędrców. Właśnie po to. Druga sprawa, można wziąć kryształ wygrad, ale szczerze mówiąc jakoś tak nie bardzo, ale proszę bardzo. Wyjątkowe zaklęcie opracowane przez wyjątkowych kaznodziejów bliźniaków znanych jako kryształowi mędrcy spuszcza z góry kaskadę kryształków materii duszy, która przebija trafione cele. Na mocy zawartego dawno temu kontraktu jeden z mędrców dołączył do nieumarłego legionu, aby szkolić czarodziejów Farona. Przy okazji tu jeszcze mamy miecz Pogromty Pustych oraz Włócznia Arstora z duszy tutaj drzewca. Chyba już czytałem to, ale ewentualnie zostawiam tutaj opis, bo nie chciałem tak sztucznie przedłużać, proszę bardzo, gdyby ktoś chciał jeszcze sobie przeczytać. No i weźmiemy sobie ten rapier kryształowego mędrca. Właśnie po to, żeby na przyszłość, gdybym chciał sobie pofarmić jakieś przedmioty, no to wtedy wystarczy ten rapier mieć. Nie trzeba go totalnie używać, wystarczy go mieć wyekwipowany i wtedy po prostu jakby ta jego umiejętność zdobywania kolejnych przedmiotów, w sensie no większa szansa na wydropienie czegokolwiek po prostu wzrasta. I to jest bardzo fajna rzecz. Dobrze moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o łapce w górze, pamiętajcie o skomentowaniu. No i cóż moi drodzy, życzę miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy będziecie mnie oglądać, także do usłyszenia.